Potwory, o których wam dziś opowiem, to bardzo podstępne i zdradliwe gady. Jeżeli to, w jaki sposób będę opowiadać ci się spodoba, to zostaw łapeczkę w górę. Jaszczury w uniwersum Gothica to zdecydowanie top 5 denerwujących bestii, głównie za sprawą sposobu, w jaki ogromne gady będą bronić się przed naszymi ciosami. Często odskakują do tyłu, by znów bardzo szybko podbiec w naszym kierunku. Wtedy naturalnie unikną prawie każdego naszego ciosu, zatem walka z przerośniętymi gadami będzie wymagać od nas spokoju i cierpliwości. Mimo że wydają się być powolne, to gdy upatrzą sobie jakiś cel, potrafią poruszać się o wiele szybciej od przeciętnego człowieka. Atakują poprzez gryzienie i najczęściej spotkamy je w dużych grupach. Ciężko jest określić, które z miejsc jaszczury lubią najbardziej. Gady spotkamy zarówno na łąkach, jak i na plaży, przy zbiornikach wodnych oraz w miejscach oddalonych od wody. Pod barierą w pierwszej części Gothica występują powszechnie, mają żółtawe zabarwienie i zazwyczaj pożywiają się padliną, ale podobnie jak wiele innych zwierząt, szczególnie w kolonii, nie pogardzą świeżym kawałkiem mięsa. Gdy jakiś człowiek podejdzie zbyt blisko, to przyjmą pozycję do ataku i zaczną na niego syczeć. W sadze pojawiają się również ich kuzyni, którzy prócz zdradliwej szybkości i ostrych pazurów używają również ognia. Zieją nim niczym smoki, więc jeżeli ktoś się odważy, by na nie zapolować, to powinien zaopatrzyć się w odpowiedni ekwipunek osłaniający przed podpaleniem. Te ogniste szuje są o wiele silniejsze niż ich podstawowa odmiana, a ich wygląd różni się od zwykłych jaszczurów głównie za sprawą czerwonego grzebienia na plecach. W drugiej części Gothica kolor jaszczura zmienił się na bardziej zielony. Można również zaobserwować u osobników bardziej łuskowate pokrycie ciała niż w Gothicu pierwszym. W przypadku ognistych jaszczurów kolor gadziego ciała zmienił się na czerwony, a na potwory natkniemy się częściej na ziemiach orków. Olbrzymie gady spotkamy także na kontynencie, głównie kręcą się przy ruinach lub jaskiniach, w Myrtanie oraz Warancie. Gdy tylko nas ugryzą, to wywołają u nas chorobę wpływającą negatywnie na regenerację naszej wytrzymałości. W tej części ogniste jaszczury nie zioną już ogniem, co trochę ułatwia nam zadanie pokonywania tych ogromnych bestii. Najczęściej możemy pozyskać z nich pazury oraz języki. W nocy kruka po zdobyciu odpowiednich myśliwskich umiejętności możemy z nich podnieść skórę topielca, co w Gothicu III zostało poprawione i nazwane poprawnie skórą jaszczura. Według mnie jaszczury to bestie, których nie powinniśmy lekceważyć. Na sam widok, że będę musiał walczyć z tymi ciągle unikającymi ciosów potworami, czułem niechęć. Pomysł, by wrzucić tego typu stwora do uniwersum, był świetny. Oceniam go na 4 za całokształt. Dajcie znać, co sądzicie o jaszczurach, a już się z wami żegnam, więc trzymajcie się. Hej!